My się nie skupialiśmy na piasie, my patrzyliśmy na siebie, na swoją grę. Jak my graliśmy dobrze, to pias nie miał nic do powiedzenia i tak w tym spotkaniu właśnie było. Gdybyśmy nie dostali czerwonej kartki, jestem pewien, że byśmy ten mecz wygrali. Trzeba przyznać, że ten mecz nie należał z mojej strony do najlepszych, dużo strat, ale tak naprawdę napastnika rozlicza się z bramek i dzisiaj strzeliłem i wszyscy się cieszymy. Pierwsze połowie zagraliśmy niezłe spotkanie. Moim zdaniem mecz trwał do tej czerwonej kartki, bo gdybyśmy nie dostali czerwonej kartki, jestem pewien, że byśmy ten mecz wygrali, a stało się tak, jak się stało i niestety mamy 0 punktów i nic, głowa do góry, przygotowujemy się do meczu na Zagłębiu. Czerwona kartka to jedno, ale ze stadionu wyszli również wasi kibice, którzy dopingowali was przez całą pierwszą połowę, to na pewno też odjęło wam atutów. Myślę, że nawet nie zauważyłem. Na pewno jeśli tak było, to na pewno jest nam przykro z tego powodu, ale nie zauważyłem, jeśli tak było, to na pewno kibice nie mogą w takiej chwili wychodzić ze stadionu, powinni być z nami do końca. No, trudno, no. My musimy patrzeć na siebie, a jeśli kibice będą z nami, to jeszcze będzie lepiej. Można powiedzieć, że Górnik troszkę uśpił was w pierwszej połowie, dopiero te swoje wszystkie atuty pokazał w tej drugiej. No, mecz był wyrównany, moim zdaniem mecz był na remis i tak powinno być, ale ta czerwona kartka zdecydowała o tym, że przegraliśmy. Przebiegu spotkania. Wydaje mi się, że zasłużenie wygraliśmy to spotkanie, bo stworzyliśmy sobie więcej sytuacji. Nawet w tej pierwszej połowie, gdzie Pias prowadził, mieliśmy dwie sytuacje, po których powinniśmy strzelić bramki, nie udało się. Ale widzieliśmy, że jak będziemy grać konsekwentnie do końca, to zdobędziemy te 3 punkty. Bramkę udało się strzelić na początku drugiej połowy. Twoje drugie trafienie w Ekstraklasie w barwach Górnika. Zgadza się, cieszę się z tego bardzo. Super doświadczenie Michała Bemna. Ja wystarczyło tylko dostawić głowę i wpadłem. Później Pias stracił troszkę swoje atuty, był już troszkę podmęczony, kibice wyszli ze stadionu. To zadecydowało o wygranej? My się nie skupialiśmy na Piasie, my patrzyliśmy na siebie, na swoją grę. Jak my graliśmy dobrze, to Pias nie miał nic do powiedzenia i tak w tym spotkaniu właśnie było. Wygraliście, ale dla naszych kibiców, których tutaj nie było niestety. Jak wcześniej wspomniałem, przegrany mecz w tamtym tygodniu na flocie. Chcieliśmy się za wszystką cenę zrehabilitować. I tak jak powiedziałem we wcześniejszych wywiadach, że to zwycięstwo dedykujemy naszym kibicom. A komu zadedykujesz swoją bramkę? Swoją kolejną bramkę, no jest dopiero druga. Mam nadzieję, że będzie jeszcze i kilka mojej kochanej córeczce Mai, mojej narzeczonej Magdzie i całej mojej rodzinie. Wojownicy wrócili do gry, tak zapowiadali piłkarze Piasta swój powrót do Ekstraklasy i w pierwszej połowie faktycznie zagrali dobrze. Trzeba przyznać, że w pierwszej połowie, można powiedzieć, dopisał im szczęście, bo że tak dobrze zagrali, to nie powiem. My też mieliśmy swoje sytuacje, czy to Paweł Olkowski miał w pierwszej połowie swoją sytuację, nie udało mi się jej wykorzystać. Przegrywaliśmy 1-0, po przerwie głupia, można powiedzieć, czerwona kartka ze strony Piasta. Szale się odwróciły, my wygrywamy 2-1 i wracamy do Zabrza z 3 punktami. Bardzo się cieszymy z tego, że zamazaliśmy tą plamę z Świnoujścia i zdobyliśmy 3 punkty. Strzeliłeś bramkę na wagę zwycięstwa, tymczasem wszystko było przeciwko tobie. Nie trenowałeś praktycznie tydzień z drużyną, nie wiadomo było do końca, czy wystąpisz, także gratulacje tym bardziej. Dziękuję bardzo, bardzo się cieszę, że ta bramka dała zwycięstwo, bo to jest taka podwójna radość dla mnie. No ale trzeba przyznać, że ten mecz nie należał z mojej strony do najlepszych, dużo strat, ale tak naprawdę napastnika rozlicza się z bramek i dzisiaj strzeliłem i wszyscy się cieszymy. Było to jednak takie inauguracyjne spotkanie, prestiżowe derby z Piastem, o którym wiele się mówiło, także na pewno troszkę nerwowo było przed meczem, w trakcie meczu. Było to w głowie?
Znaczy denerwowo nie było, ale po prostu wiemy o tym, że duża presja wiąże się z tym meczem, czy to ze strony kibiców przede wszystkim, ze strony zarządu. My sami siebie mobilizujemy i staramy się z jak najlepszej strony pokazać taki meczu i przede wszystkim wygrać, bo na tym nam głównie zależało. Dzisiaj spełniliśmy swoje zadanie w 100%, wygraliśmy spotkanie na bardzo ciężkim terenie, bo trzeba przyznać, że to jest bardzo ciężki teren. I wracamy do Zabrza z 3 punktami, wszyscy zadowoleni. No szkoda naprawdę, że nie było kibiców. Ja do końca tak szczerze liczyłem, że jednak uda się coś zrobić na ten temat i że kibice jednak przyjadą na stadion. No ale trudno, nie udało się. Miejmy nadzieję, że w Białymstoku nas odwiedzą.